Start reducing your altitude so you're not spotted. I hope you have prepared your approach, because the first one will have to be the right one. Tata. What took you so long? We'll load up as fast as possible. It's dangerous to stay here much longer. Okay, the virus is on board and stowed. Go, go, go! Witam serdecznie 18 grudnia 2021 roku, dokładnie dzień przed moimi urodzinami. A jak już widzieliśmy na wstępie, ciekawi się bardzo ciekawa misja na granicy Korei Południowej z Koreą Północną. A to wszystko dzięki kampaniom, które zostały dodane do programu Neofly. Zajmiemy się dzisiaj nimi w odcinku trzecim poradnika do tego programu. Oprócz tego także dodawanie nowych samolotów do bazy danych, jak to najłatwiej zrobić, a także zatrudniamy pracowników do naszej firmy, czyli jak łatwo zarobić pieniążki na chociażby nowe samoloty. Oprócz tego zapraszam też na koniec tam informacje na temat jutrzejszego mojego urodzinowego live. Serdecznie zapraszam. Początkowo, jeżeli jeszcze nie korzystaliście z programu Neofly albo dawno nie korzystaliście z programu Neofly, to oczywiście proponuję, aby udać się na stronę producenta. Na tej stronie, jak też widzimy, znajdziemy sekcję Download i tutaj ściągamy, oczywiście oprócz samego instalatora, ściągamy sobie dodatkowe po prostu rzeczy, może nie tyle potrzebne, co wspomagające sam program. Tutaj jest nakładka do naszego symulatora, która pojawi się w opcjach, jeżeli ją zainstalujemy. Dym dla opcji pożarowych, to coś, no, to jest nowość. Obiekty, które już wcześniej były 3D dla misji ratunkowych oraz Cessna 152 dla misji reklamowych z banerem. Jak już to mamy, to przechodzimy na nasze konto, logujemy się, zakładamy konto. To już pokazywałem w ostatnich odcinkach, więc tu nie będę specjalnie tego powtarzał. Co dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim nowości, a nowości mamy dokładnie takie. Najpierw przejdźmy sobie tutaj do ustawień. Tu będziemy także dodawać nowe samoloty dzisiaj. Oprócz tego parę nowości, to tutaj są głosy Elena, jak piszą twórcy, jest to dodatkowe 400 dźwięków męskich i żeńskich do naszych misji, a także kampanie. Właśnie o kampaniach dzisiaj będzie, akurat kampania Kleopatra jest kampanią drugą, ona jest płatna. Oprócz tego, co jeszcze nowego? No właśnie te kampanie, ja już tu sobie testowo jedną rzecz zrobiłem, kampanię tą związaną z pandemią oraz płatną pandemię Kleopatra. Tutaj już z nowości chyba nic wielkiego, tak na pierwszy rzut oka. Na początek co chciałbym pokazać? Chciałbym pokazać, jak łatwo dodawać samoloty do nowego. Na przykład te nowe samoloty, chociażby z Su-7. Ja sobie dodałem już tutaj na przykład Junkersa. Tak, Junkersa sobie dodałem tak testowo.
I ja go tu mam na dole. On jest w markecie i można go kupić za tam 400 coś tysięcy dolarów. Nie można ustawiać cen. Ceny ustawia sam program. To tak chyba po to, żeby nie dodawać sobie samolotów za dolara. Więc spróbujmy dodać sobie jeden z samolotów, które na przykład weszły do, były w SU, w SU, w SU, w SU, w SU, w tym najnowszym GOTY Edition. Niech to będzie na przykład Pilatus PC6. Więc tu mamy oczywiście pewne dane tego samolotu, które będziemy dodawać. Na początku wpisujemy nazwę. Jeśli chodzi o tą nazwę, będzie trzeba jeszcze ją sprawdzić, żeby ona się zgadzała z nazwą w symulatorze, żeby później nie było problemów. Typ samolotu jest to turboprop jednosilnikowy. Kwalifikacja tu będzie ABC bodajże. To jest kwalifikacja A, to była na samoloty śmigłowe, na B na samoloty śmigłowe z dwoma silnikami i więcej, C na propy jednosilnikowe, D na propy dwusilnikowe i więcej, F na Alenery, bodajże E to już nawet nie pamiętam. Dobra, mniejsza o to, to będzie C. To można sobie sprawdzić tutaj w zakładce, kochani, loginie. Tutaj są te. Aha, E to jest eyelinery, a F to są czterosilnikowe. Jak robić te kursy, to już pokazywałem w którychś z poprzednich odcinków. Przejdźmy do tego naszego Pilatusa z powrotem. Turboprop, klasyfikacja C. I tu mamy dane odnośnie zasięgu, ładowności, pasażerów, prędkości przelotowej, tanku paliwa maksymalnego, wagi startowej i wagi, maksymalnej wagi startowej i wagi pustego samolotu. Te dane oczywiście bierzemy z symulatora. Najlepiej wpisując sobie nowy symulator, nowy samolot, najlepiej mieć symulator włączony w osobnym oknie. Ja już tak zrobiłem, więc będziemy sobie sprawdzać tego Pilatusa. Przejdźmy do symulatora. Na razie bez dźwięku, bo specjalnie wyłączyłem właśnie, żeby nie, tutaj nam dźwięk nie zawadzał, tylko w czołówce dałem. Więc musimy sobie przejść do wyboru samolotu. Wystarczy profil, hangar, zmień statek powietrzny. Tutaj to będą samoloty turbo śmigłowe i mamy Pilatus PC6. Tutaj są oczywiście różne wersje tego Pilatusa, ale z tego co widzę, to zasięg Pilatus PC6. No nazwa jest jak najbardziej. Chyba dobrze wpisałem. I teraz tu możemy sprawdzić cztery na razie rzeczy, a resztę będziemy już musieli sprawdzić sobie wagi tam w dostosowywaniu na mapie. To zaraz pokażę, więc wybieramy. W sumie nie wiem, czym się różni ten od tego, ale dobra, nieważne. Niech będzie ten. Wpisujemy sobie te dane, czyli prędkość przelotowa 115. To jest oczywiście w węzłach. Dalej. Maksymalna wysokość tam była, czy nie? Nie. Zasięg 450. Nie, zasięg był na pewno. Czyli mamy tą prędkość. Resztę rzeczy musimy sprawdzić sobie w tym. A więc jak wybraliśmy już ten samolot, on tu się gdzieś pojawił. Przechodzimy sobie do strony głównej, na mapę świata. Oczywiście tu niczego nie musimy robić, tam na masę i równowagę od razu i tutaj oczywiście dane odnośnie masa pustego samolotu 3103 funty. Czyli masa pustego samolotu 3103 funty. Maksymalna waga startowa to 6173 funty.
6173 funty. Paliwo maksymalne to 1233 funty. Prędkość już mieliśmy. Payload, czyli załadunek tego samolotu maksymalny to 2454. Już mamy prawie wszystko. Tu są jeszcze pasażerowie w tym wypadku. Tutaj można wziąć tych pasażerów w 6 maksymalnie z tego co widzę. Bo tu jest rząd pierwszy, drugi i trzeci po 2. Więc tu będzie 6 pasażerów. Ja nie wiem, na ile to jest zgodne z prawdą, ale coś trzeba wpisać i to zostawiamy tych 6 pasażerów. Sprawdzamy sobie jeszcze raz. Nazwa Pilatus PC-6 się zgadza. Jest taka sama jak w symulatorze. Jest to samolot turbośmigłowy, jednosilnikowy, o kwalifikacji C. Tu, jak już mówiłem, kwalifikacje sobie sprawdzamy w innej zakładce. Zasięg 450 mil, załadunek maksymalny 2453, to podawane jest oczywiście wszystko w funtach, 6 pasażerów, prędkość 115 węzłów, paliwo 1233 funty i tutaj maksymalna waga startowa 6173 funty oraz waga pustego samolotu 3103 funty. I możemy sobie tutaj dać dodaj samolot do bazy danych. Samolot Pilatus PC-6 został dodany. On będzie używany do generowania marketu. Zresetuj swoją aktualną misję ICAO. Chodzi o to, że jak już mamy tam jakąś, żeby się pojawił w markecie, trzeba dać reset. To nie znaczy, że on się pojawi od razu, bo może się nie pojawić na danym lotnisku, ale na którym się w końcu pojawi. Nie wszystkie samoloty na każdym lotnisku są w danym momencie dostępne. Ceny ustalać nie możemy. Ceny ustalać, kochani, nie możemy. Musimy sobie poradzić inaczej. I tutaj możemy ten pilot, już widzimy, że on tutaj jest, możemy go sobie wybrać, zmodyfikować, na przykład jakby okazało się, że mamy jakieś błędy, wtedy naciskamy po prostu zapisz samolot w bazie danych. Tak samo jak w przypadku dodawania jest informacja, że znajdzie się on w markecie, a nie w Twoim hangarze, ponieważ oczywiście należy go kupić. Oczywiście jest tu jeszcze trzecia opcja kasowania samolotu z bazy. Możemy na przykład wykasować samolot, z którego nie będziemy korzystać, na przykład, bo nie mamy dodatku. Ja na przykład nie mam przykładowo, czego ja tam nie mam, no, tej Longitude na przykład Cessny, bo ona jest w tym rozszerzeniu i mogę sobie ją na przykład jakoś tego nie widzę teraz. Tutaj jest Cessna Longitude. Gdybym chciał ją usunąć, to można co zrobić. Ja tego nie usuwam, bo zresztą pewne samoloty można kupić, nawet jak się nimi samemu nie będzie latać, bo jak już pokażę, nasi pracownicy są... No, można posiadać samoloty i je wykorzystywać dla naszych pracowników, nawet jeżeli tych samolotów fizycznie nie mamy w symulatorze, bo to nie ma dla tego programu żadnego znaczenia. Dzisiaj chciałbym, już ten samolot dodaliśmy, to jeszcze sobie sprawdźmy, czy on się pojawił. Akurat tu ja mam Muchowiec. Zresetuję to, żeby się to pojawiło. Zobaczymy, jest. Pilatus PC-6 został przez grę wyceniony na 709 tysięcy dolarów. I to jest cena, którą musimy za niego zapłacić, prawda? Akurat Jankersa tu tego, który ostatnio dodałem, nie ma na tym lotnisku, ale może będzie na przykład, nie wiem, w Pyrzowicach. Nie? Sprawdzamy sobie. I już. Już jesteśmy. Tu są samoloty z Pyrzowic. A tu się akurat nie trafił, ale znowu Airbusa można tutaj kupić. Akurat nam się Jankers nie trafił, ale on chyba we Wrocławiu był ostatnio dostępny, z tego co pamiętam. Sprawdzę. Był, ale się zmył. Dobra. On akurat wychodzi około 400 tysięcy dolarów w tym programie.
Jak mówiłem, nie możemy wyceniać sobie sami samolotów, to robi za nas program. Nim przejdziemy do kampanii, bo chciałbym Wam pokazać, jak rozpocząć tą kampanię, jak zrobić, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu i czasie, żeby móc tą kampanię robić, na to będziemy potrzebowali zresztą pieniędzy. Zasada jest taka, że jeżeli wybieramy kampanię, wybiorę tą, co trzeba, czyli tą, którą można latać za darmo, czyli tą pandemiczną, nazwijmy to. Pierwsza misja to Recover the Virus Strain from Patient Zero, czyli musimy znaleźć pacjenta zero. Cały knif polega na tym, że ten pacjent zero znajduje się w Korei Północnej, już za granicą, za strefą zmilitaryzowaną, albo gdzieś tam w okolicy tej strefy zmilitaryzowanej, i trzeba wylądować na takim miejscu, tam bardzo takim poletku małym. Potrzebny nam do tego będzie mały samolot, ale to nie jest problem, bo akurat mały samolot dostajemy jakby od razu. Jeżeli chcemy lecieć, oczywiście po to zaznaczamy, to już mam kompletę, ale to można wykonać sobie jeszcze raz, fly the mission. No i tutaj jest taka sytuacja, że może tu jest wybór samolotów, ale akurat do tej misji mogę wybrać ten samolot. Więc mam sobie tą swoją Cessna Skyhawk i teraz kwestia tego, że ona jest we Wrocławiu. No a misja jest z Seulu. Ogólnie rzecz biorąc, musimy przenieść nasz samolot oraz siebie jako pilota. Bo tą misję można wykonać tylko samemu, nie można wysłać na nią pracownika. Koszt takiej zabawy to jest 15 tysięcy dolarów. Dokładnie 5 tysięcy za przeniesienie siebie i 10 tysięcy za przeniesienie samolotu. Więc będziemy potrzebować 15 tysięcy. To nie są żadne pieniądze w tej grze. Szczególnie, że pojawiły się ostatnio w samej grze nowe misje, w tym misje spadochroniarskie. Na tych misjach można trzepnąć sobie niezłą kaśkę. Więc po prostu bardzo szybko można te 15 tysięcy zarobić, nawet jakbyśmy ich nie mieli, w co wątpię. Tu mam akurat 231 tysięcy na tym koncie, bo tu ja mam kilka kont, bo tu różne testy sobie robię, ale na tym koncie mam 237 tysięcy, więc te 15 tysięcy to nie będzie żaden problem, ja zaraz pokażę, jak się to robi. Natomiast gdybyście nie mieli tych pieniędzy, albo dopiero zaczynali grę, to zaczynacie z kwotą 10 tysięcy dolarów. Więc wtedy pamiętajcie, żeby wybrać na początku do startu samolot właśnie Cessna Skyhawk, bo tym samolotem można wykonać tą misję. Zwykłą chyba Cessną nie, bo tutaj się nie wyświetla. Skoro tak, to właśnie wybieramy sobie na początku Cessna Skyhawk, ale mamy wtedy tylko 10 tysięcy dolarów, a potrzebujemy 15 tysięcy. Więc jak właśnie szybko zatrudniać pracowników i zarabiać pieniążki, i już pokazuję. Ja przed chwilą sobie sprawdziłem poprzednie nagranie i wygląda na to, że przy tym okienku dodatkowym z kamery, kiedy się włącza symulator, to tam ostro traci klatki przy nagrywaniu. Ja tego nie zauważyłem spadków jakości normalnie przy normalnej pracy, ale będę musiał nad tym jutro popracować przed jutrzejszym live'em. Pewnie być może będę musiał bez tego okienka robić, ale to już jest jakby kwestia techniczna. Przejdźmy teraz do zarabiania. Żeby zarabiać, trzeba mieć pracowników. Pracowników wynajmujemy w zakładce sztab. W tej zakładce jest crew i na tą zakładkę będziemy przeskakiwać. Tutaj mamy listę zatrudnionych pracowników. Ja mam ich dwóch oraz czas zatrudnienia. Data zatrudnienia od początku, kiedy koniec. Ja to nagrywam dzień wcześniej, więc tutaj jest do 17. Oni jeszcze są zatrudnieni. Tutaj, kochani, macie listę wszystkich pilotów.
I po kolei jest to nazwisko, zdjęcie, powiedzmy, że to zdjęcie. Czapka pilota pokazuje nam stopień. To jest ważne, bo niektóre misje wymagają wyższych kwalifikacji. Waga danego pilota, stawka dzienna. Tutaj zatrudniamy zawsze na jedną dobę. Ma to swoje dobre strony, bo jakbyśmy kilka dni nie wchodzili w symulator, aby nam te stawki leciały wtedy, nie? Gdybyśmy nie wchodzili nie tyle w symulator, co w program, tutaj po prostu zatrudniamy zawsze na 24 godziny. Skill to są jego umiejętności, efektywność, to ma jakieś tam znaczenie przy wykonywaniu misji. Zwykle one się udaje je wykonać bez problemów, ale zdarza się, że któryś coś tam zawali. Oraz zdrowie, które nie mam zielonego pojęcia, zawsze jest na full i nie wiem do tej pory, jak to zdrowie mogłoby się zmieniać. Jeszcze nie widziałem też, żeby któryś z nich się w czasie lotu rozbił, ale na wszelki wypadek samoloty zawsze dobrze mieć ubezpieczone w zakładce hangar. W tym miejscu jest ubezpieczenie. To tak już, jakbyśmy się choćby sami mieli rozbić, a nie będziemy mieli włączonej opcji survivalowej, bo wtedy giniemy, to jakby się przyda. Więc jest załoga, żeby zatrudnić daną osobę. Ja już tego nie będę robił, bo mam tu dwóch jakby ludzi na zatrudnionych w tej chwili, ale wybieramy sobie. Tutaj jeszcze oczywiście kwalifikacje, na jakie samoloty posiada. Wybieramy sobie, nie wiem, jadę i po prostu dajemy hire pilot. Kiedy go zatrudnimy, od razu, oczywiście jeszcze pytanie, czy na pewno zostanie nam potrącona ta kwota. W tym wypadku, w przypadku Jody, to 1300 dolarów i to jest kwota za dzień pracy. I jeszcze tutaj dodam, że ci pracownicy nie są przyporządkowani do żadnego miasta, do żadnej lokalizacji. Więc nie musicie się przejmować, gdzie oni się w tej chwili znajdują, bo oni się w zasadzie nigdzie nie znajdują. Czyli mając pracownika, możecie go wysłać. W tej chwili mam samoloty we Wrocławiu i w Katowicach dowolnie. Dowolnie on się przeteleportuje z jednego miejsca w drugie, bo nie są przypisani do miejsca. Jest to oczywiście bez sensu, no ale tak jest i trzeba z tym żyć. Ma to swoje plusy, no wiadomo jakie. Co jeszcze? Bardzo ważna rzecz zawsze przed wysyłaniem pracowników na misję, oprócz tego, że ubezpieczony samolot, także trzeba zatankować. Zatankować, ponieważ no, głupio by było, gdyby oni polecieli z pustym bakiem, to by już na pewno mogli gdzieś tam nie dolecieć. Więc przejdziemy sobie spokojnie do zakładki hangar, gdzie dokonamy tankowania. Jesteśmy w hangarze. Tutaj warto pomyśleć zawsze o tym, żeby zatankować nasze samoloty. Robimy to przesuwając w to i naciskając na to. I pytanie, czy chcemy kupić. Tak. I tak samo w przypadku drugiego samolotu. Kupić. Tak. I w tym momencie mamy już zakupione paliwo. To tak pokazuję na wszelki wypadek, żeby o tym nie zapomnieć. Przechodzimy sobie na misję. Jeżeli chcemy szybko zarobić te 15 tysięcy, czy to, no powiedzmy najszybciej, to oczywiście misje spadochroniarskie. One tu są wszystkie po 5 tysięcy, niezależnie. One są zawsze w bush tripach, czyli to są bardzo króciutkie dystanse, od 1 do tam 5-6 mil. A z pasażerami to tam różnie. Oczywiście dany samolot może pomieścić tylko. Ja mam w tej chwili dwa samoloty dostępne na tym koncie. Dwie Cessny, zwykłą z jednym możliwym pasażerem i Asobo, tą G1000 Skycoke 172, wiadomo, trzech pasażerów. Więc tutaj jesteśmy we Wrocławiu. Tu mam akurat tą Cessnę większą, więc można polecieć z trzema pasażerami, ale to w sumie nie ma znaczenia. Im bliżej, tym szybciej, czyli ja tu nie mogę tych czterech. Dobra, no to wybieram. Prawy przycisk myszy, wybierz samolot i załogę. Samolot i tutaj obojętnie kogo wybierzemy, bo jak już wcześniej mówiłem, jest to tak zrobione, że może każdy polecieć wszędzie. O ile może pilotować dany samolot, oczywiście musi mieć kwalifikacje, no ale tutaj zakład w obu przypadkach tylko kwalifikacje, a to posiada każdy z pilotów. Pyk. I on już sobie leci. Albo i sobie nie leci. Poleciał.
jednak poleciał. Coś mi zaczyna przycinać sprzęt, ale nieważne. On już sobie poleciał i zobaczcie, on to w zasadzie chyba ona była. No to nie takie istotne. Tutaj widzi panią, która się nazywa Bulldog, swoją drogą. Ten samolocik już sobie leci na jedną z tych misji spadochronowych. Czy reseta zrobić, bo normalnie coś tu mi zaczęło wszystko ciąć. Dobra, jesteśmy. Następny, przechodzimy na EPKM, gdzie mamy drugi samolocik. Reset misji. I jedziemy, bo jak mamy jeden samolocik, to nie przechodzimy. Oczywiście akurat mam taką możliwość, dlatego to zrobię. I tu też mam jedną, to akurat muszę mieć jednego, bo tu inaczej nie mogę. I zaraz go wyślemy. Ostatni samolot, ostatni pilot. I on zaraz sobie poleci. On sobie już poleciał i on leci. I poczekamy. Tutaj na mapie możemy sprawdzić, kiedy doleci. Za minutę doleci do tego miejsca spadochronowego drugi pilot. Tutaj patrzymy, ile mieliśmy pieniędzy. Jest 231 tysięcy, prawda? Kiedy wrócą oboje, powinniśmy mieć tych tysięcy 241 i w ten sposób zarabiamy w ciągu tam powiedzmy 2-3 minut już 10 tysięcy dolarów. Musimy też pamiętać oczywiście, że te misje spadochronowe, one są dziennie na danym lotnisku, można wykonać tam ileś tych misji i one potem znikają i trzeba wykonywać też inne misje. Jeżeli chcemy sobie oczywiście plusem tych misji jest to, że oni też wracają na te same lotniska, z których zaczęli. I dlatego jakbyśmy chcieli sobie, to jest w ogóle plus, żeby zarabiając latać między tymi samymi, na te same lotniska, żeby nie mieć zamieszania, więc jeżeli dajemy zarabiać, to tak najlepiej zrobić. Tutaj możemy jeszcze sobie ustawić oczywiście dłuższe trasy, no może small, najdłuższa, bo to też trzeba pamiętać, że te samoloty nie mają długiego zasięgu. I tutaj też możemy od razu zarobić większą kasę, jak na przykład gdzieś powiedzmy, no, cały dzień możemy się tym bawić, robiąc cokolwiek. Więc ustawiamy sobie misję na przykład na drop zone. To jest też fajne, są akurat misje ratunkowe i to jest miejsce, gdzie należy wyrzucić delikwenta i można sobie tą misję zaznaczyć i wysłać go na taką misję naszego pilota. To też jest o tyle fajne, że w przypadku tych misji tutaj też nie ma wymagań, jeśli chodzi o, może być zwykły kadet, a plusem jest to, że te misje też powodują powrót na lotnisko, tu widzę, że jedna wraca, powrót na lotnisko po prostu, z którego oni startowali. I możemy pyknąć, że za 26 tysięcy. Tylko pamiętajcie, na dłuższych misjach szczególnie dbajcie o to, żeby było zatankowane paliwo w waszych samolotach. Teraz zobaczymy. Piloci powinni dolecieć. Zbliża się już do Wrocławia nasza pani Bulldog. Ona powinna się pojawić we Wrocławiu dokładnie o 12.07, czyli w tej momencie za sekund parę. Czekamy. Oczywiście jak wybierzecie misje dalekie, to też to one będą trwały tyle, po kilkadziesiąt minut w jedną stronę na przykład, albo i więcej, w zależności od odległości. Tutaj to jest oczywiste, tutaj chyba tego nie muszę mówić. Ale akurat szybkie zarabianie na misjach tych spadochronowych, jeżeli potrzebujemy szybkiego zastrzyku gotówki, abyśmy jej nie mieli. Ja w tej chwili nie potrzebowałem, ale okej, ta do Wrocławia już wróciła. Pilot has landed. Już z 231 tysięcy tam zrobiło się 235 680. I jeszcze za 3 minuty wróci nam człowiek. I będziemy wówczas mieli 241. Nie, no, około 240 tysięcy w tym momencie. Dobra. I w ten sposób, jak nie macie pieniążków, to bardzo szybko sobie te pieniążki możecie w ten sposób zarobić. A teraz pokażę, jak przenieść nasz samolot do Seulu, by wykonać tą dzisiejszą misję, która będzie bardzo ciekawa. Więc aby przenieść nasz samolot oraz siebie, bo to są dwie rzeczy, przechodzimy do zakładki misja. Jeszcze sprawdzę kod ICAO tego lotniska dokładnie.
To tu było gdzieś, tak, El Romo Kilo Sierra India, tak. Przechodzimy do zakładki misje i tutaj transfer pilota. Najpierw musimy bowiem przenieść samych siebie. To jest zawsze ten pilot, to my. Podajemy Romeo Kilo Sierra India i dajemy. Oczywiście można polecieć gdzieś samolotem, ale gdzie to jest, no, polecimy z Katowic do Seulu. Dlatego oczywiście już pomijam, ile by trwało nawet odrzutowym samolotem. Więc znacznie lepiej jest sobie zapłacić. Chociaż oczywiście, jeśli ktoś chce, to może polecieć, jeżeli samolot taki da mu taką możliwość. Ale to już jest takie gdybanie. Najszybciej, najprościej ustawić to i dać pay. I tu jak widzicie, czy jesteś pewny, że chcesz zapłacić 5000 dolarów, aby przenieść oczywiście w domyśle tego pilota. My go przenosimy, że kiedy już przeniesiemy tego, przenieśliśmy właśnie pilota i mamy 5000 dzięki temu mniej na koncie. Oczywiście tutaj ważna informacja w zakładce, no, na tym pasku pomarańczowym Romeo Kilo Sierra India. Tutaj to jest miejsce, w którym znajduje się nasz pilot, to znaczy pilot w sensie my. I to jest o tyle ważne, żeby po prostu gdzieś tam nie zapomnieć, gdzie się jest. No. Ale to dotyczy tylko siebie, bo piloci ci zatrudniani, mówię, mogą latać dowolnie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo samoloty, kochani, mamy tutaj w tym przypadku we Wrocławiu i na Muchowcu. A chcielibyśmy, aby nasz samolot Cessna znalazł się na Muchowcu. I tu trochę Jezus na Muchowcu. Znalazł się w Seulu ten Cessna Skyhawk. I tutaj oczywiście możecie szukać w opcjach wszędzie, jak się przenosi samolot, i nie znajdziecie. Bo żeby przenieść samolot, to można go tylko przenieść prawdopodobnie do miejsca, gdzie znajduje się nasz pilot. Klikamy w daną Cessnę i dajemy po prostu Bring to Pilot Location. To oznacza, że przeniesienie samolotu do lokalizacji, w której znajduje się pilot. I tu pisze, czy chcesz przenieść. Znaczy, oczywiście istnieje możliwość przelotu samolotu, gdyby to była jakaś krótsza trasa, możemy, nie wiem, wysłać go tam z jakimś towarem czy z czymś, nie? W ten sposób też przenieść samolot, ale zasadniczo, no, tutaj, żeby takie szybkie przeniesienie zrobić, trzeba właśnie użyć opcji tej Bring Pilot, Plane to Pilot Location. I tutaj mamy kolejne pytanie. I tutaj, tak jak mówiłem, 10 tysięcy, czyli łącznie, tak jak wcześniej mówiłem, 15 tysięcy. Oczywiście my się zgadzamy. Co? Muszę to przelistować. Ok. Romeo Kilo Sierra India jest samolot, tak samo jak my. Zgadza się, kampania, zgadza się. Co teraz robimy? Oczywiście fly the mission, this mission oczywiście. Tutaj już musimy ustawić już standardowo, tak jak już to pokazywałem, w symulatorze wszystko, tak jak przy normalnej misji. Tutaj nic wielkiego więcej robić nie musimy. Przenosimy się więc do symulatora. Jesteśmy już w symulatorze. Założyłem sobie słuchawki, zmieniłem mikrofon i wyłączyłem, no niestety, ten podgląd na moją niezbyt piękną osobę, bo to za bardzo przycina wtedy. Co musimy zrobić? Przechodzimy oczywiście na profil. Wybieramy sobie odpowiedni samolot. Tym razem będzie to nasza Cessna. Zwykłe samoloty śmigłowe. Wybieramy sobie Cessnę 172G 1000. Samolot został wybrany. Przechodzimy na mapę świata. Wybieramy lotnisko odlotu RKSI Seul. Którą tam mamy godzinkę teraz?
wieczorem, nie, 15:26, zbliża się wieczór. Możemy polecieć o tej godzinie, ale jakbyście chcieli sobie na przykład to dla wygody, te warunki lotu w tej chwili są ustawione, bo pogoda na żywo jest taka w tej chwili, trochę pochmurnie, ale można sobie tu zmienić. Tutaj dowolnie możecie zmieniać godzinę i datę, nikt nam nie będzie tutaj, nikt wam nie będzie robił problemów, ale spróbujmy może lecieć z pogodą na żywo. Może graczy wyłączmy. Ruch na żywo, niech tam sobie zostanie. I co? Proponuję startować z pasa, właśnie 33, i nie startować z bramki. To znaczy, no będziecie mieli dużo roboty na bramce z całą listą kontrolną, a do tego lotnisko w Seulu jest naprawdę ogromne i tutaj będzie problem, jeżeli chodzi o... No będzie to trwało długo. Ja tutaj chociażby z powodu samego nagrania pominę to i sobie od razu przyjdziemy bezpośrednio jakby do misji, ale oczywiście musimy najpierw dostosować wszystko tak, oprócz oczywiście samego lotniska, aby zgadzało nam się z Neofla. Ja tu sobie jeszcze dostosowanie zmienię, bo to mam jeszcze ze starego Jankersa, czyli tutaj będzie SP Biz. Tutaj oczywiście wpisujecie co chcecie, nie ma to większego znaczenia. Będzie wizorek. No tu niech sobie będzie 0123. Wyłącz tego, tu jest wszystko ok. Najważniejsze rzeczy oczywiście tutaj paliwo oraz waga. Tutaj z pamięci mniej więcej bym powiedział, ale ile ja tam mam paliwa w tym samolocie w tej chwili? 174 funty. Może być trochę mniej tutaj, nie można ustawić więcej z tego co pamiętam, nie będzie 171. I ładunek. Ładunek tutaj pisze, że powinno być 80, czyli plus te 170 to daje 250. Więc tutaj ładunek zmieniamy na 250. Tu się nie przejmujemy, że tu się zmieniają tak dziwnie te, to jest bez znaczenia. Liczy się końcowa ta. Musimy mieć powyżej 250, 250 jest w porządku. W tej chwili możemy już dać w Neofly sobie Connect and Fly. I co się tu dzieje? Tutaj pokazuje, że mamy aktualny payload 340, ale to nie jest prawda. My mamy dokładnie te 250, które trzeba. To się później, jak już załadujemy całą misję, to się po prostu ukaże. A tutaj jeszcze taka rzecz. W zasadzie no wszystko na zielono i tak powinno być, bo lotnisko i włączony motor to oczywiście jest możliwe już dopiero po włączeniu symulacji. Więc w zasadzie to chyba o niczym nie zapomniałem. I możemy przy takich ustawieniach przejść do samego lotu. Your mission is to recover and bring back the strain of the virus. Take off as soon as you are ready. Every second counts. A więc jesteśmy już na naszym lotnisku, z którego będziemy odlatywać. Może ustawiłem sobie lot z pasa na szybko. Sprawdzę tu podstawowe ustawienia. Thank you.
dalej potrzeba nam w tej okolicy, gdzie będziemy przekraczać granicę, to mniej więcej niż na wysokości powiedzmy 1500 stóp. Jeszcze troszeczkę skorupuję na 348 stopni. Zmniejszę ciąg. Za chwilę na tym samym stanie wysokość. Za chwilę będziemy zmierzać. Przetoczyć granicę, to nie trzeba idealnie w tą kropkę trafić. Jeszcze skoryguję jakieś kilka stopni. Tak, teraz wyglądamy z zewnątrz. Z jednej strony zachód słońca, a z drugiej pięknie się wygląda ciężko jak sułek. Zatem na granicę. Dalej południe, to jest sporo nocy. Takie klimaty tutaj. A my kontrolujemy nasze zbliżanie do punktu przekroczenia. Co, już jesteśmy na tym punkcie. Cały czas lecimy bez komunikacji radiowej, całkowicie na cichacza. Aby nikt się nie dowiedział, nas nie wykrył, co kombinujemy. Oczywiście, jakby to raz powiedzieć, pół żartem, pół serio, osiągnęliśmy pułap, więc większą ciąg. Nie polecam robić tego w rzeczywistości, czyli przylatywać cestą nad granicą, nad strefą zdemilitaryzowaną. Przelecę gdzieś tu nad tym blokiem. 500.
czaić, bo nie to gdzie to pewnie było, już tam droga. Zrobiłem dodatkową atrakcję z tą. Jesteśmy. Trochę lądowanie było problematyczne, bo trochę przycięło mi w czasie lądowania. Tego nie było widać, kochani. Chował klapy. Musimy podjechać pod ten budynek. Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Czeka na nas pan. What took you so long? We'll load up as fast as possible. It's dangerous to stay here much longer. Okay, the virus is on board and stowed. Go, go, go! Na pokładzie jedziemy, kochani. Okay, the capsule is on board. Bad news, things are agitated on this side of the border. Take off as quickly as possible and head for Seoul. The virus capsule cannot survive for long. We estimate 1 hour. Who knows what may happen after that time. Thank you.
Welcome back. You've done the hard part. Head to the parking lot. Don't be alarmed. A biohazard team will come to collect the precious test sample. Wylądowaliśmy. Dobra, zjadę tu gdziekolwiek. Tutaj nie musicie jechać na bramkę. Temu powiemy, żeby się oczepił. Incheon Airport Information Golf 0800 Zulu. Wind 35, 9024. One two two decimal two two five is on X 0123. Jesteśmy na lądzie. I wysiada. Nie trzeba czekać na to. Aż. Nie trzeba jechać do bramki nigdzie. Jesteśmy już z powrotem w menu, wracamy do naszego NeoFly i widzimy, że misja tutaj zakończona sukcesem. A pieniążki gdzieś chyba to zostały doliczone, zobaczę jeszcze tam na finanse. Tutaj widzimy. Tak, 40 tysięcy zaliczono. A minus tamte 2000 z hakiem, prawda? Ubezpieczenie za przelot i koszty. No to ubezpieczenie ciekawe, czy by wypłaciło nad granicą, bo tutaj wiadoma sprawa. No i to tyle na dzisiaj. W zasadzie. Dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy, zrobiliśmy kampanię, tutaj wiadomo jest zaliczona już wcześniej, miałem zaliczoną, ale zawsze wpadło znowu troszkę kaski. I można przejść do następnej misji, a następna misja to jest przewiezienie profesora, trzeba polecieć do RKTA lub się przenieść i po prostu przewieźć profesora do Seulu. 53 mile to jest małe wynagrodzenie, bo tutaj mamy tylko przelot z lotniska na lotnisko z jednym panem. Pisze, że ma tam problem z sercem, trzeba i nie można za bardzo telepać. Ale to taki myk. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. A ja chciałbym zaprosić wszystkich na jutro. Jutro są moje urodziny. I chciałbym zrobić takiego małego urodzinowego live'a. Około godziny 12 w południe jutro na kanale Bizonek TV Live urodzinowy. A co przygotowałem? Przygotowałem przelocik Jankersen U-52, ale w wersji tej nowoczesnej, unowocześnionej powiedzmy. I chciałbym troszeczkę opowiedzieć w trakcie tego lotu o radionawigacji. Polecimy sobie w polskie góry, w Tatry, może kawałek dalej, korzystając właśnie z radio latarni. Oprócz tego chciałbym zaprezentować moją nową checklistę właśnie do Jankersa, tym razem w wersji polskiej i angielskiej, w wersji książeczkowej takiej A5, podobnej do tej, którą mam tutaj. To jest akurat do stara checklista sprzed 20 lat do symulatora, jeszcze FSX, to właśnie tej wielkości będzie tak wyglądało mniej więcej. To jest oczywiście, mówię, stara, to nie jest ta. Jutro sobie złożymy taką książeczkową checklistę właśnie dla tego samolotu i będzie ją można także pobrać. Co jeszcze, to się okaże jakby na żywo. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę odwiedzicie mnie jutrzejszego poranka, w południe, powiedzmy. To na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli podoba Wam się mój kanał, subskrybujcie,
lajkujcie filmy, wiadomo. I do zobaczenia, mam nadzieję, jutro, a jeżeli nie, no to gdzieś tam wkrótce w internecie. Trzymajcie się, do zobaczenia.